początku były dwie krainy, między którymi strumień zimny rozdzielając spłynął. I był ten, który był tego przyczyną. Najwyższy wezwał tych, a oni przyszli. Nagrodził ich za ich dobroć i mądrość, mówiąc: będziecie rządzić tymi krainami odtąd. Pierwszą objął ten, który życie dawał, drugą ten, który mógł na jego odebranie skazać. Tętniło życie w pierwszej krainie i niosło wszystko, co tylko mogło przynieść. Słońce wstając niosło sobą dzień, jasny noc, gdy ostatni za horyzontem promień zastygł. I tak w doskonałym cyklu zaroiło się od roślin, zwierząt człowiek się wykluł. A żeby ten ostatni mógł potomkom dać do życia przejście, Pan dał im miłość, która zarazem była szczęściem. I wezwał go najwyższy, mówiąc: już stworzyłeś wszystko, czyniąc świat doskonałym. Daj ludziom żyć samym i odpocznij wreszcie. Czuli, że ich żywot z dwóch nici jest utkany. Lekka radość, czasem w sercu smutku kamyk. A gdy spostrzegli to, stanęli ze skargą przed nim. On słuchał, jak człowiek się ze smutku zwierza, po czym rzekł: niech miłość was pociesza. Dałem wam jej siłę, żeby zdjęła smutku ciężar. I ludzie żyli dalej, dając sobie miłość, aż czasem i z jej siłą, mimo krainy bogat, zaczęło dzikich jagód, owoców, miodu brakować. Wtedy ci najmądrzejsi poszli w lasy wyrwać drzewa, zaszedł zboże, by głód przerwać. Tak powstała praca ciągła, ludzie nie mogli przestać, a z niej trud, który zrodził zmęczenie, więc już żyli ze skarbu snów, by stanąć przed tym, który dał im istnienie. Panie, pracujemy dniem i nocą, ciała mamy słabe, jest nam źle, nie mamy jak odpocząć nawet. Dobrze, dam wam sen, odpowiedziało bóstwo, a z nim trud i zmęczenie wspólnie z wami usną. Koju smutki na nowo dawał siły, chwalili go ludzie i błogosławili, mówiąc, że lepszy jest niż życie na jawie. Bo gdy tylko się przebudzą, wraca moc trafi. Panie, błagamy, spraw, by sen był wieczny, prosili po raz trzeci. On zagniewany prośbą rzekł, by ludzie usłyszeli sprzeciw. Tego dać wam nie mogę, ale jeśli takie jest wasze pragnienie, idźcie dalej tam, do krainy oddzielonej potokiem. Więc ruszyli na brzeg, by stanąć na nim jako pierwsi i ujrzeli łąkę piękną, jasną, krainę śmierci. Wtedy ci zmęczeni przeszli strumień, a gdy wieczny sen ich przenikł, reszta go szyła tłumnie. Szli wszyscy, czuli bardziej krainy błogość, potem kładli się i opłatał ich jasność. Kogo najwyższy, ratuj życie, które nakazałeś mi, a ja już nie uchronię. Musi zniszczyć jasność śmierci i wszyscy będą po jej stronie. Tylko młodzieniec i dziewczyna nie oddają się w ramiona snu, by mógł kochać się dla dotyku swych spojrzeń i słów. Ale odejdą, gdy minie ich miłość wiosna, rzekł: to moja prośba, nie uczynię tego, odpowiedział stwórca. Choć to prośba smutna i z ciemności grubą zasłonę utkał, by zasłonić brzeg, stworzył kuli strach, by mógł przejścia strzec. Po czym rzekł: nie pozbawię krainy śmierci, jasności i szczęścia, bo mimo tego odtąd ludzie będą bali się przejścia.